Poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk jest naszym gościem. Panie pośle, rozmawialiśmy o tym, jak szybko pracuje według jednych, a według innych nie pracuje Trybunał Konstytucyjny. Zupełnie inne jest tempo wyboru członków Trybunału Konstytucyjnego. Przykład sprzed kilku dni, kiedy Trybunał powoływał kolejnego członka. Skąd ten pośpiech? Przepisy regulaminu Sejmu mówią o terminie siedmiodniowym. I on został zachowany, ten termin siedmiodniowy? To jest tak, że regulamin Sejmu może stwierdzić, że w szczególnych sytuacjach ten termin może być skrócony. A jaka była szczególna sytuacja w tym przypadku? Bo mamy kandydata zgłoszonego w czwartek obraduje Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i w piątek kandydaturę przegłosowuje Sejm. Nie w czwartek. Już w czwartek. Ta osoba znana była chyba wcześniej, w wtorek lub w środę. Panie pośle, ja mówię o druku sejmowym. Druk sejmowy mamy w czwartek. Ale trzeba było zgłosić go do marszałka chyba wcześniej, bodajże we wtorek, więc ja już we wtorek widziałem, że pan Jędrzejek jest kandydatem. Nawet jeśli tak, to nie jest wciąż 7 dni. Ja wiem, ale wie pan, przepraszam, jakby na co mamy czekać? Odpowiedzmy na pytanie. Jaka była szczególna sytuacja w tym konkretnym przypadku? Jest dobry kandydat, profesor prawa cywilnego, młody człowiek. Panie pośle, szczególna sytuacja, o której pan powiedział, jaka była? No konieczność zapewnienia jak najszybszego składu po panu Wróblu, tak? No, pan sędzia Wróbel zrezygnował ze stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym, bo wrócił do Sądu Najwyższego. Tak. Kiedy sędzia Wróbel zrezygnował z pracy w Trybunale Konstytucyjnym? No, ja nie pamiętam kiedy. To ja panu chętnie przypomnę. Wiemy o tym od 19 grudnia. 24 stycznia pan prezydent powołał sędziego Wróbla do Sądu Najwyższego. To było ponad miesiąc temu. No i to jest ta szczególna sytuacja, która sprawia, że w kilkadziesiąt godzin przegłosowuje się sędziego Trybunału? Wie pan, ale nie wiem, o co pan chodzi. Najpierw pan pyta mnie o to, dlaczego Trybunał pracuje tak wolno. W momencie, gdy jest dobry kandydat, młody profesor prawa cywilnego, jest wybrany szybko do Trybunału, mówi pan, że za szybko. No to naprawdę spieszę z wyjaśnieniem. O co panu chodzi? Helsińska Fundacja Praw Człowieka, to nie moje tylko wątpliwości i pytania. Helsińska Fundacja Praw Człowieka o wyborze kandydatów na sędziów TK w tym przypadku mówi tak. Ani posłowie, ani opinia publiczna nie mieli rzeczywistej szansy poznać kandydata i ocenić jego kwalifikacji na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wie pan, no, są takie organizacje jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka i jeszcze paręnaście innych, które poprą tylko takie osoby, które wskaże pan Sol, Safian czy Rzepliński. Ale tu nie ma mowy o wspieraniu czy popieraniu, tylko obywatelski monitoring wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście, ja znam to środowisko i wie pan, no, to jest środowisko wzajemnej adoracji i jeżeli to nie będzie osoba, która dostanie błogosławieństwo od pana Rzeplińskiego, Cola czy Safiana, to każdy będzie zły kandydat, więc naprawdę jest kandydat. Można pójść jeszcze dalej, panie pośle. Prawa można pójść jeszcze dalej. Gdy opozycja domagała się więcej czasu na poznanie kandydata, pani poseł Krystyna Pawłowicz na Sejmowej Komisji Sprawiedliwości mówiła tak, środowiska lewicowe, żeby nie powiedzieć lewackie, uzurpują sobie prawo odsłuchiwania, wysłuchiwania, nękania kandydatów. Próba dowiedzenia się tego, kim jest kandydat i jakie wniesie ze sobą doświadczenie do Trybunału Konstytucyjnego, to jest naprawdę nękanie? Wie pan, ale rzeczywiście jest tak, że są pewne organizacje sponsorowane z zagranicy, które rzeczywiście sobie uzurpują prawo do monitoringów, do przesłuchań, do porównywania. A to jest coś złego, że się przygląda kandydatom na sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Nie jest złego, tylko wie pan, ja wiem, jakimi kryteriami czy wartościami te podmioty się kreują. Zapewniam pana, że one są dalekie od sympatii dla obecnego rządu czy obecnych władz. A teraz pan mówi o kim konkretnie? No, o tych wszystkich fundacjach. O Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na przykład? Oczywiście, że tak. A wie pan, co Prawo i Sprawiedliwość obiecywało przed wyborami, jeśli chodzi o wybór członków Trybunału Konstytucyjnego? No, słucham się chętnie. W swoim programie odrzucało Prawo i Sprawiedliwość preferowanie koneksji politycznych przy wyborze sędziów TK i obiecywało, cytuję, elementy konkursu w ocenie kandydatów na sędziów TK przez Sejm. Jakie elementy konkursu zostały zastosowane przy wyborze obecnego, tego najnowszego członka Trybunału Konstytucyjnego? Wie pan, ja nie wiem, jakie elementy konkursu zastosowano, natomiast sytuacja, jak pan sam wcześniej wspomniał, z Trybunałem jest trudna, tak? Bo po rocznej przepychance z panem Rzeplińskim, z panem Biernatem, powoli sytuacja się stabilizuje. No, są potrzebni dobrzy, kompetentni, przygotowani kandydaci do pracy w Trybunale.
Nie, to, ja pytam to, o zupełnie co innego, nastąpiło. Panie pośle. Pytam większość, o to, pan, co z obietnicami Prawa i Sprawiedliwości, które pan, mówiło, trzeba inaczej wybierać członków Trybunału. Te elementy konkursu były zapowiedzią czegoś, że jednak będzie szansa na ocenienie poszczególnych kandydatów. Była tutaj szansa na ocenienie kandydata do Trybunału? Czy ten wybór nastąpił z naruszeniem regulaminu Sejmu? No są posłowie, którzy mówią tak, bo no mówią, tak, że tak. Nie zachowano 7-dniowego terminu między dostarczeniem druku, a rozpoczęciem tak, prac ale komisji. Regulamin mówi, że w szczególnych sytuacjach można termin skrócić. Ja właśnie pytałem o ten szczególny przypadek, szczególną sytuację. Nie złamano, nie mam odpowiedzi na to pytanie. Nie złamano tego przepisu. Panie pośle, a jest szczególna sytuacja? Czy pan coś zarzuca panu Jędrykowi, jego kwalifikacjom, wykształceniu, przygotowaniu? Panie pośle, byli posłowie, którzy nie znali nazwiska wybranego właśnie sędziego, a byli to posłowie klubu Prawo i Sprawiedliwość. No ale wie pan, no jakby nie wszyscy są prawnikami, nie, wszyscy, nie wszyscy się interesują wie pan, kandydatami do Trybunału Konstytucyjnego czy innymi osobami pełniącymi funkcje publiczne. To nie jest, wie pan, żadna ujma dla pana profesora. Ja uważam, że jest kompetentna osoba, profesor prawa cywilnego, jednocześnie stosunkowo młody człowiek, na pewno przyda się do pracy w Trybunale i niebawem Trybunał przyspieszy rozpatrywanie spraw. Ale wsłuchiwałem się w to, co mówili posłowie opozycji nawet na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i oni też chwalili pana profesora. Mówili, że ma świetny dorobek i że jest z uczelni, która ma doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o sam tryb postępowania. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, raz jeszcze przytoczę, taki sposób postępowania Sejmu RP jest nieadekwatny do powagi funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pokazuje też instrumentalne traktowanie kandydata na sędziego TK przez zgłaszających i wybierających go posłów. To jest opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Przyjmujemy tę opinię, dziękujemy. Robimy swoje. Wybór jest dokonany. W 15-osobowym Trybunale PiS wskazał do tej pory 8 sędziów, ma większość. W czerwcu to będzie już 9. Pamięta pan, co jeszcze niedawno mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości, kiedy nie mieli większości w TK, a tę większość miała druga strona sceny politycznej? Pan, nie wiem, do czego pan zmierza w tym pytaniem. To może zacytuję najpierw, co mówił na przykład Jarosław Kaczyński, kiedy większość była po drugiej stronie. Każdy wie, że Trybunał Konstytucyjny właśnie dzięki Platformie Obywatelskiej stał się instytucją nie tyle polityczną, co po prostu partyjną. My chcemy to zmienić w imię interesów ogromnej większości Polaków. Tak było w listopadzie 2015 roku. Na czym ta zmiana polega dzisiaj? To Prawo i Sprawiedliwość ma większość wskazanych przez siebie członków Trybunału. No ale panie rektorze, czy Prawo i Sprawiedliwość zrobiło coś, do czego nie miało prawa? W tej kadencji Sejmu upływa kadencja chyba 9 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak? Te osoby zostały zgodnie z regulaminem Sejmu wybrane do Trybunału Konstytucyjnego. Są to profesorowie prawa, sędziowie, osoby posiadające kwalifikacje i wiedzę, doświadczenie życiowe, zawodowe. No i przystępują do pracy dotychczas. Ale wyobraża pan sobie taką sytuację, że Prawo i Sprawiedliwość nie wskazuje wszystkich, bo na przykład nie wiem, porozumiewa się z innymi partiami w Sejmie, żeby obsadzić te stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym? Wie pan, jakby Trybunał Konstytucyjny rzeczywiście jest instytucją, która ma olbrzymi wpływ w Polsce na funkcjonowanie systemu demokratycznego, bo rzeczywiście jest też często, oprócz tego, że bada konstytucyjność ustaw, tak zwanym ustawodawcą negatywnym, potrafi każdą ustawę zakwestionować. Nie, ale dzisiaj znowu ktoś powie, że to jest partyjny organ. Tak jak mówił kiedyś prezes Kaczyński, ktoś dzisiaj powie, znowu mamy partyjny trybunał. Można było tego uniknąć? Panie redaktorze, czy pan ma dowody na to, że złamano prawo podczas wyboru tych sędziów? Panie pośle, ale czy ja coś takiego powiedziałem? No bo nie wiem, czego pan ode mnie chce? No, nie, stawia mi pan zarzut absolutnie nieuzasadniony, obawiam się. Zgłoszono kandydatury zgodnie z przepisami prawa. Zgłosiło ich grupa posłów, czy też prezydium Sejmu. Zostali przesłuchani przez komisję, zostali wybrani przez Sejm. Zaprzysiągł ich prezydent. Cała procedura została dokonana, a pan mówi, dlaczego, nie wiem, nie daliście Platformie wybrać sędziów Trybunału? Nie padło słowo Platforma, proszę wybrać. Albo PSL-owi. Jednak, tak? No, wie pan, nie. Oni 8 lat wybierali. No proszę wybaczyć, proszę nie wkładać w moje usta czegoś, czego naprawdę nie powiedziałem. Ta audycja jest nagrywana, przypominam, i będzie można wszystko sprawdzić słowo po słowie. Panie pośle, redaktorze, czy Prawo i Sprawiedliwość wsłuchuje się w głos Najwyższej Izby Kontroli? Mówił pan o tym, że Najwyższa Izba Kontroli powinna zbadać postępowanie samorządowców, więc teraz zapytam na koniec, czy PiS wsłuchuje się w głos Najwyższej Izby Kontroli? Ja cenię oczywiście raporty NIK-u, aczkolwiek mam takie wrażenie, czy takie przekonanie, że oni często te raporty piszą do szuflady.
niewiele z nich wynika. To konkretny przykład, pozwoli pan, dlaczego pytam. Bo to właśnie Najwyższa Izba Kontroli w czasie prac nad ustawą, która ułatwiła wycinkę drzew, tę głośną ostatnio ustawą, alarmowała w Sejmie, że te przepisy niosą ze sobą bardzo istotne ryzyko. Mówiła o tym dyrektor Departamentu Środowiska NIK, Anna Krzywicka, na Komisji Sprawiedliwości. Mówiła tak. Mam wątpliwość, że w przypadku pomysłowości społeczeństwa polskiego mogłaby powstać luka prawna polegająca na tym, iż jeśli ktoś nabędzie nieruchomość i wytnie wszystkie drzewa na dużej powierzchni, to potem będzie mógł zbyć tę nieruchomość osobie prawnej. Czyli chodzi o sprzedaż działek pod inwestycje. Ten głos nie został wysłuchany przez Prawo i Sprawiedliwość. Wie pan, ja akurat nie jestem w Komisji Sprawiedliwości, nie słyszałem tego głosu. Podczas tej dyskusji naprawdę padało wiele głosów. Ja tylko panu powiem, że jestem generalnie parlamentarzystą, można powiedzieć, z południa Polski, gdzie mają bardzo dużo lasów, w niektórych gminach aż 80%. Pytam o to dlatego, panie pośle. Muszę panu powiedzieć, że mamy generalnie problem z obrońcami przyrody, bo gminy się nie mogą rozwijać. Panie pośle, ale pytam o to dlatego, że dzisiaj pan prezes Kaczyński wyszedł na konferencję prasową i ogłosił, że będzie zgłoszona poprawka, która jest dokładnie odpowiedzią na to, o czym mówiła przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli wtedy w czasie prac parlamentarnych. Dobrze, jeśli taką lukę znaleziono, to trzeba tą lukę po prostu w jakiś sposób wyeliminować. Tyle, że można było jej uniknąć, słuchając tego, co mówi Najwyższa Izba Kontroli. No ale wie pan, no, tak powiedziałem panu wcześniej, ja w tej komisji nie jestem, nie słyszałem tego głosu. Jeśli rzeczywiście to nie jest personalny, osobisty zarzut do pana, panie pośle. Jeśli jest tu luka, to trzeba ją wyeliminować, ale chcę panu powiedzieć, że z perspektywy umownie, nazwijmy to prowincji, ten problem wygląda zupełnie inaczej. Obrońcy przyrody, ekolodzy w tych gminach, w tych miejscowościach, gdzie jest, że tak powiem, 80% zalesienia, blokują rozwój tych miejscowości. I ja, jako parlamentarzysta z południa Polski, muszę powiedzieć, że mamy z tym duży problem. Poseł z Małopolski, a dziś dzień kibica Krakowi. Nie wiem, czy pan jest kibicem Krakowi, czy jednak Sandecji? No, jednak Sandecji. A jak ma się Sandecja w rozgrywkach, w tabeli? No, są ambitne plany, żeby powalczyć teraz o awans do ekstraklasy. A jak się, na którym miejscu jest teraz? Wysokim. Nie pamiętam już dokładnie, ale dosyć wysoko. No, to kibice Sandecji będą panu mieli za złe. 7. miejsce w tabeli pierwszej ligi. Arkadiusz Mularczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.